Cześć, ja jestem Anjon, a dzisiaj poznaliśmy nominacje do nagród społeczności w kategoriach Pan Art Roku, MIM Roku, Najlepszy Cosplay, Content Creator Roku, Streamer Roku, najlepszy nieanglojęzyczny Content Creator i Mistrz strategii. Mi osobiście cała idea tych nagród bardzo się podoba. I wiem, że tego typu eventy miały już miejsce w raid, zanim jeszcze zacząłem grać, i też mam świadomość dramy, która się obecnie odbywa. To znaczy, Saffron Man, który był organizatorem tych poprzednich eventów, ma pretensje do plerium do No że wykorzystują, jak on to mówi, jego pomysł. Natomiast jeśli o mnie chodzi, uważam, że sam pomysł organizacji tego eventu jest świetny. Poprzednie miały miejsce w czasie, kiedy ja jeszcze nie wiedziałem, co to jest rajd. Sama idea tego typu eventów też nie jest wynalazkiem Cafronmena, natomiast na pewno byłoby miło, gdyby plarium wspomniało o tym, że takie eventy miały miejsce i kto je organizował. Nieco więcej na ten temat dowiecie się z filmu Weterana naszej polskiej społeczności, czyli Samaela, do którego link zamieszczę w przypiętym komentarzu, a ja chętnie zobaczę, jakie mamy nominacje w poszczególnych kategoriach. Najpierw chyba ta, która najbardziej mnie interesuje, to znaczy najlepszy nieanglojęzyczny content creator. Spodziewam się, że możemy tutaj zobaczyć Samaela, wtedy byłoby jasne, na kogo oddam swój głos, ale niestety mamy ukraińskiego content creatora, niemieckiego, pozostali nie wiem, jakiej są narodowości. Ja kojarzę tylko dwóch: Farbstofa i Ian Gaming. I tutaj zdecydowanie Farbstoff zasługuje na mój głos. To niemieckojęzyczny content creator, który jest przy okazji autorem znanego i lubianego RSL Helpera. Dzięki któremu nawet w tej chwili farmie smoka, ponieważ mamy turniej na niego w trakcie naszej fuzji. Także ja mój głos oddaję na Farbstoffa. Zobaczmy pozostałe kategorie. Fanart roku. Spójrzmy, mamy mamy 5 grafik. I jedną rzeźbę, nawet nieźle. Zobaczmy po kolei. No ta pierwsza jest bardzo słodka. Yumiko i Karato, którzy są parą w grze. Mam ochotę już zagłosować, ale spójrzmy na pozostałe. Mm, tutaj też bardzo fajna Walkiria, zdaje się. Świetna. Mamy Galę, która jest jednym z moich ulubionych epików. Też bardzo ładna grafika. Zobaczmy tą rzeźbę. Artak. Ktoś się niesamowicie napracował rzeczywiście nad nim. Dbałość o szczegóły, nawet na tej małej grafice, jest bardzo dobrze widoczna. Ciekawe, czy autor ma w planach ją jeszcze pomalować. Zobaczmy, mamy rysunek, na którym Galek pojedynkuje się ze swoim ojcem. Też niezła. I na sam koniec Taras. No ja przyznam się szczerze, że ciężko mi jest wybrać, ale chyba jednak mój głos skradnie pierwsza propozycja, czyli Karato i Yumiko. Tak, głosuję, ale tutaj bardzo trudny wybór rzeczywiście pomiędzy pierwszymi czterema, jeśli o mnie chodzi. Zobaczmy pozostałe kategorie. Mem roku od początku. No tak, ten pierwszy jest świetny. Fakt, że fuzje pochłaniają nas w stopniu takim, który uniemożliwia nam wręcz wykonywanie obowiązków rodzinnych, to jest niezłe. Tormin, tak, siał postrach. Chociaż powiem Wam, że ta grafika nie jest już taka do końca nieaktualna. Tormin w dalszym ciągu ma zastosowanie na arenie, ale sam pomysł bardzo dobry, bardzo mi się podoba. Tu też będę miał ciężki wybór. Zobaczmy trzecia. Ok, czyli Pelarium dba o swoje dzieci, ale nie w równym stopniu. Kale zawsze dostaje to, co najlepsze. W porządku. Przyznam się szczerze, że nie do końca tutaj rozumiem poczucie humoru. Lećmy dalej. <laughs> Bardzo fajny fotomontaż. Sifi z Rotosem i Ultimate Death Knightem. I ostatnia. Okej, okay. z czasów, kiedy weszły Hard Dungeon'e, Emmanuel Macron, który zdecydowanie ma problem z podjęciem jakiejś decyzji. Dobrze, także ja tutaj zastanawiam się pomiędzy dwoma pierwszymi grafikami. I chyba, no to ta jest świetna z terminem, ale chyba ta, ta rodzinna grafika tutaj zdobyła mój głos. Lecimy dalej najlepszy cosplay tutaj Leila Fox content creatorka jedyna chyba z tych które widziałem już wcześniej Zobaczmy. naprawdę napracowała się żeby stworzyć cosplay Alur niezłe mamy Fire Nighta no ten kostium wygląda naprawdę nieźle mamy Narmę niezły makijaż i mamy szamankę bardzo fajnie wykonany kostium. I przyznam się szczerze, że ten cosplay mi się najbardziej podoba. Także zdobywa mój głos. Lecimy dalej. Content Creator Roku. No tak, tutaj wybór będzie bardzo trudny. Wszystkich tych czterech panów bardzo lubię. I w zasadzie to mógłbym równie dobrze rzucić monetami, ponieważ każdy z nich tworzy świetny content. Każdy z nich jest też nieco inny zarówno w ekspresji, jak i mają nieco inne poglądy na różne tematy. Wiecie co, zostawię tą kategorię na koniec, bo tutaj wybór naprawdę jest trudny. Nie potrafię podjąć szybko decyzji, zastanowimy się jeszcze za chwilkę. Streamer roku. No tutaj jeśli chodzi o streamy, ja nie często oglądam je, a jedyną osobą z tych, które tutaj są wymienione, kojarzę Final Kepaciego. i to na niego zagłosuję. Także przepraszam pozostałych trzech, ale po prostu ich nie znam. W kategorii na nie anglo nieznacznego już głosowałem. Mamy jeszcze mistrza strategii. Tutaj też ciekawy wybór, bo w zasadzie każdy z tych panów zasługuje na mój głos. Deadwood przede wszystkim za tworzenie Team of Unkillable na Clan Bossa. Scratch tworzy wiele poradników a Bronko ma bardzo ciekawe podejście do tworzenia teamów na najtrudniejsze też dungeony typu Sand Devil czy Phantom Shogun. Natomiast mój głos tutaj zdobędzie Shini. Jest to content creator, który koncentruje się tylko i wyłącznie na PvP. Pochodzi z Finlandii i naprawdę wiele się nauczyłem od niego, jeśli chodzi o budowanie championów właśnie na arenę czy na live arenę. Także tak jak mówię, każdy z tych panów zasługuje na głos, jednak ja zagłosuję na Shiniego. I wróćmy teraz do kategorii ostatniej: Content Creator roku. I chyba, tutaj, I chyba tutaj, jeśli o mnie chodzi, przeważy całokształt pracy danego content creatora. Mam na myśli Hel Hadesa, który jest nie tylko content creatorem, ale też szefem i twarzą ekipy, która tworzy doskonałe poradniki i świetna strona internetowa. Hellhades Optim Optimizer też jest bardzo użytecznym narzędziem. Oprócz tego jest deweloperem, tworzą swoją własną grę. Także jeśli chodzi o tworzenie kontentu tylko i wyłącznie dla RAID, nie potrafiłbym tutaj wybrać jednego z tych czterech panów, musiałbym losować, ale przeważą te czynniki spoza RAID, które przed chwilą wymieniłem, także oddaję mój głos na Hellhadesa. I to już wszystkie kategorie, także ja zapisuję swój głos. Link do głosowania zamieszczę również w przypiętym komentarzu, żebyście mogli do niego łatwo trafić. Głosować możecie po zalogowaniu się za pomocą swojego Rate ID oraz nicku z Rate od dzisiaj, czyli od 10 kwietnia do 25 kwietnia. A wyniki poznamy podczas gali, która odbędzie się 3 maja. Po zagłosowaniu pojawiły się jeszcze informacje o procencie głosów zdobytych przez osoby, na które ja zagłosowałem. W oczy rzuca się przede wszystkim przewaga Disa, hey a pozostałe głosy są bardziej wyrównane. Bardzo jestem ciekawy w wyniku tego głosowania. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!